W Rybniku już trwają, a w Jastrzębiu-Zdroju dopiero się rozpoczną. W tym roku Dni Jastrzębia upłyną pod znakiem bardzo różnorodnej muzyki, sportowych zabaw dla dzieci i dorosłych, a także, co stało się już tamtejszą tradycją, barwnego i głośnego korowodu ulicami miasta. Tak było w zeszłym roku. Najpierw barwny korowód, później konkursy i zabawy dla całych rodzin, a następnie szalone koncerty, może nie do białego rana, ale do późnych godzin nocnych. Dni Jastrzębia Anno Domini 2015 zapowiadają się co najmniej równie ciekawie. W sobotę rozpoczynamy korowodem przemarsz ulicami miasta. Na stadionie będzie wiele atrakcji. W sobotę główna gwiazda to Baim wystąpi o godzinie 20. Ale również będą atrakcje, które będą obok tych występów, czyli stoiska miejskie, fotobudka, przy której każdy mieszkaniec będzie mógł zrobić sobie zdjęcie i bezpośrednio odebrać to zdjęcie w aranżacji, jakiej zechce. Także będzie się działo również atrakcje dla dzieci. Niedziela natomiast to Enej i oczywiście jeszcze inni występujący będą również nasi lokalni artyści, na przykład Paulina Goranow. Według zapowiedzi synoptyków zbliżający się weekend będzie wyjątkowo upalnym, będzie więc okazja przeżyć prawdziwie letnią zabawę, mimo że do tego kalendarzowego lata pozostają jeszcze 2 tygodnie.